Halo? Za 7 dni umrzesz. Panie Bogdanie, to jest naprawdę bardzo słaby. Umrzesz za 7 dni. Przepraszam, to chyba pomyłka. Ty, jakiś dziwny człowiek. Mówił, że umrę. Girl, hej, dzwoń. No sorry, ale mam coś z zasięgiem, jadę autostradą. Teraz mnie słyszysz? No, teraz tak. No, to umrzesz. Nawet nie wiemy, co graliśmy na przykład. Gdybym zapytał teraz Waldka, co graliśmy w kategorii, że tak powiem, słoik, który zmienił wszystko. O, nie wie. Doktor nauk medycznych Zbigniew Nocoń, którego szwagier chodził kiedyś do szkoły z człowiekiem, którego sąsiad kilkakrotnie widział samolot na zdjęciu. Przygotowując się do programu, przeprowadziłem w domu eksperyment badający zachowanie się skrzydła samolotu w zderzeniu z brzozą. I po eksperymencie widzimy, że skrzydło samolotu jest nienaruszone, a brzoza i vice versa. Dla strony rządowej opinia eksperta nie przedstawia żadnej wartości. Co to w ogóle za ekspert? Przecież ten człowiek ma poważne problemy psychiczne. Skąd pan wie? Wczoraj popełnił samobójstwo. Jak to? Przecież dzisiaj z nim rozmawialiśmy. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Jutro popełni samobójstwo. Kategoria słoik, który zmienił wszystko. Bardzo fajna kategoria. Ja żałuję, że nie udało nam się pociągnąć naszego pomysłu wcześniejszego, który myślę, że kiedyś go ruszymy, no zabrakło nam końcówki, ale my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co my zrobimy. No, z życzeniami. O tych delfinach samobójca. Także tak. Jeszcze na pewno ten temat zobaczą Państwo na scenie. O, psst, poszło. Zagotowany. No, pewnie na słońcu. Ładnie pachnie. Co? Antek! Nic ci nie jest? Ach, jakiś taki nieswój jestem. No właśnie, lepiej się nie mieszać. Po co to robić różnego rodzaju... To była ta kategoria, pamiętam. Że koń. Koń patataj. Michał zrobił konia. Czułem się naspidowany, tak mogę powiedzieć. Udało się zrobić wszystkich w konia, a mogę też powiedzieć, że nie udało się z drugiej strony, bo to ja sam się zrobiłem w konia. Ja chciałem bardzo serdecznie pogratulować Michałowi jego życiowej roli i bardzo się cieszę z tego, że wziął sobie do serca nasze cenne uwagi, że nie jest facetem, który zjadł wszystkie rozumy, tylko słucha i dzięki temu możemy się cieszyć razem z nim z tego wielkiego sukcesu. Ja wiem, no. Ty. No. Stara mówi, że podobno ktoś tutaj w klatce żonę bije, tłucze. Kto? No, podobno sąsiad twój, ten taki, wiesz, który? Za ścianą. No, który? Ten taki wojskowy, taki byczek taki. Wojskowy? No. Kto? No ej, no ten, co ma taką żonę wiecznie posinaczoną. A ten, że on bije? Nie wiem, stara mówi, żebyśmy tam poszli i zobaczyli, czy wszystko okej. Okay. Chyba nie. No tak myślałem, to baby panikują, to jest taki naród jest. No, na razie, trzymaj się. No, cześć. Cześć.
Mnożyć czy dzielić, piękna kategoria. Została bardzo dobrze oceniona, nawet myślę, że bardzo dobrze oceniona. Starałem się. Szkoda mi troszeczkę, że tak szybko się skończyło, bo Państwo by zobaczyli naprawdę, naprawdę inne zakończenie, ale też bardzo efektowne. Okay, ladies and gentlemen, and now please give a round of applause for the referee on the main event of the night. Representing Bosnia and Herzegovina is Mr. Amir Spahić. Okay, ladies and gentlemen, and now please stand up. Please stand up for the national anthem of Croatia. Lijepa domovino, o junacka zemlo. To jest dowód na to, że jeżeli robisz jakąś jedną całość, to trzeba dbać o szczegóły. I jeżeli o nie zadbasz, to efekt jest jaki jest. A ja też żałuję, że cena za oglądanie tej walki była tak wysoka. Sam bym ją chętnie zobaczył, nie było mnie stać. Wielki ptaku! A masz jeszcze trochę tej pysznej, zdrowej kokainki? Elmo kocha kokainkę. Mam, ale nie za darmo. Jak to? Odpowiem ci piosenką. Pam. Każdy dealer dobrze wie, najpierw za darmo daje się, a jak ćpun uzależni się, to każdą ilość kupić chce. Czasem warto mnożyć. Czasem warto dzielić się, by potem mnożyć mamonę. Napis London, Sagalas, Ala, Balbabanówka. Producent strzelb. Jak to do kroćset niedźwiedzi? Misiów. Że niby pan... że... Że niby tym czymś pan zabił, co nie, też to pan wleci. Wszyscy jesteśmy już jakby w stałych związkach i chyba nie będziemy musieli korzystać z usług biura matrymonialnego. Wie pan, mamy generalnie pełny asortyment, mamy wszystko, także u nas nie ma, że nie ma, no, można no powiedzieć... To, no to super, no, tak. no i po dylematach tak można jest. Powiedzieć, prawda? Tu i teraz, tak? A propos, taki dowcip tak? Właśnie mi się przypomniał. Tak. Wie pan, co to jest dylemat? No nie. Leżeć w łóżku pomiędzy piękną, młodą kobietą a gejem. No i gdzie tu dylemat? Do kogo obrócić się tyłkiem? Także tak. Dobra. Nie będę już żartował. W każdym razie prosimy, proszę o ankietę i lecimy. Także tak. Tadek pierwszy z brzegu wszedł. Ten tu słodziak nazywa się Tadek, prawda? No, historia Tadka jest tragiczna, bo jego żona porzuciła go w lesie. Męska duma nie pozwalała mu spytać o drogę, więc błąkał się i... W końcu jacyś dobrzy ludzie ulitowali się nad nim i przyprowadzili go do nas. Szanowni Państwo, Tadzio jest bardzo czysty, jak na męża. Ma rodowód, no nie najlepszy, ale ma. I uwielbia wszelkie pieszczoty, no wprost przepada za drapaniem po brzuchu. Prawda, Tadek? Tutaj się tak to się od razu na siłę ładnie uśmiecha. Ty. To jest bardzo fajny, naprawdę mąż. On zna różne fajne sztuczki, na przykład jak mu się rzuci pełną butelkę, to zaraz przyniesie pustą. Także... Sketch bez udziału Marcina Wójcika, Abelarda Gizy, Tomasza Nowaczyka, Bogdana Kalusa, Bartosza Klauzińskiego, Michała Pałupskiego, Agnieszki Marylki Litwin-Sobańskiej, Pawła Szwajgiera i instrumentów muzycznych na temat reakcji łańcuchowa. No, w kontekście zaistniałej sytuacji poprosimy te osoby o opuszczenie sali. To teraz może znowu ja, przepraszam. Ja zagrałem, miałem olbrzymią przyjemność zagrania tego sketchu w kabarecie Czesław. Cześć, Dżabar.
Cześć, dzwoniłeś? No, sprawa jest. Co się stało? Tylko szybko, bo wiesz, ja muszę, zaraz jest konkurencja następna, ja muszę tam sobie rekwizyty przygotować, tekst bym napisał. Wiesz... Ja to sobie chyba w ogóle odpuszczę granie, wiesz, jakoś tak mi odeszła ochota. Co się stało? Dlaczego? Nie odpuszczaj. Słuchaj, Marcin, byłem się przebadać. Byłem się przebadać i ty też powinieneś. Co? Umówiłem cię do tego samego lekarza, podobno najlepszy w Rybniku. Masz wizytę za 15 minut. Fuck! Fuck! Kurczę, Marcin, przepraszam. Co, ja pójdę już, nie? No. Jabbar. Co? Dzięki, że nas wtedy zaprosiłeś do kabaretowego klubu dwójki. Spoko. I naprawdę czuję się super, bo miałem tekst. Może się to uda wypikać. Abelard, no to nie wygrasz. I mnie to tak strasznie ujęło. Po ostatnim roku, gdzie Abelard nas ograł z całą swoją ekipą, że pomyślałem sobie, że to będzie duża przyjemność to powiedzieć na scenie. Arab, Arab. Abelard. Abelard? Słuchaj. Wiem, Abelard, wiem, że jesteś na ryjku. Abelard, posłuchaj mnie. Następną konkurencję musimy sobie odpuścić. No to kurwa nie wygrasz, no! Oczywiście były zera, ale to nie chodzi o sport, chodzi o udział. Ja wyjaśnię, bo byłem w tej grupie, która by zera nigdy nie przyznała. Kabaret Czesław podszedł do tematu w fantastyczny sposób, czyli nie potraktował go dosłownie, czyli na scenie mieli się nie pojawić się ludzie, nie pojawili się w fabule tych skeczów. Genialny pomysł, strasznie im tego zazdroszczę. Wspaniali, inteligentni ludzie zostali przez niektórych potraktowani nie fajnie, to wszystko. A właśnie, szkoda, bo to śmieszne. Słuchajcie... Polak, Rusek i Niemiec. Był sobie Polak, Rusek i Niemiec i złapał ich diabeł i powiedział... Znacie to? Znacie, a szkoda, bo to śmieszne. Ty, a powiedz mi, jak tam było z Krystyn? Z jaką Krystyn? No proszę cię, nie udawaj, no z tą Krystyn to ci ją tam zagadałem, no. Zagadałem, braci, naraiłem i ci ją przyprowadziłem. No opowiadaj, jak tam było, no. A wiesz co, powiem ci, że powinieneś się czasem nie mieszać, wiesz? Czemu? Dać sobie spokój. Czemu? To nie jest ten temat, Michał. No wiem, wiem. Krystyn, niedobrze, niedobrze. Czemu? No przecież Krystyn była super, miała wszystko, no. Słupie, tu miała, wszędzie miała. No co tam ci brakowało, czego? Miała nawet więcej, wiesz? Bo wcześniej się nazywała Krystian. Uuu, żeż ty, patrz, jak to się można teraz sparzyć, no. No. A kiedy się dowiedziałeś? Późno. To nie było śmieszne. Zmóc, droga pani. Pięknie. Proszę panów, to jest wszystko w porządku, tylko że tu jest telewizja publiczna. Mnie nie interesuje oglądalność na bazie 7% w grupie docelowej. Kompletnie, nie, niestety, nie. Nie, to nie jest dobrze. No to... bo trzeba ich rozśmieszyć, a nie uśpić. Także wiecie, co byśmy zrobili w taki sposób? Bo to chodzi o wyrazy, brzydkie wyrazy, no. Macie brzydkie wyrazy, panowie, coś spróbujecie zrobić z brzydkimi wyrazami. Proszę, scena jest wasza. Pani wybaczy, ale musimy się bardziej zastanowić. Nie, no zostańcie. My oczywiście jeszcze wpadniemy. Tak. Zostańcie. Proszę, ale panowie, jesteście potrzebni. Dzięki Bogu będzie weekend. Naprawdę, bardzo was prosimy. No ale... Zastanowimy się. Tak, bardzo pani miła. Zastanówcie. Dziękujemy. Uprzejmie. Do zobaczenia, do widzenia. Ale może byście... Tak. Tydzień bez Facebooka, dla mnie to jest norma i standard, dla Michała chyba tym bardziej, bo nawet nie ma konta na Facebooku. Może Marcin, dla niego to może być problem.
Jezu Maria, jak nie wraca w ogóle? Mój ukochany synek Światowidek w ogóle nie wraca? Tato, on już w Anglii nie jest Światowid. On jest Facebook. No. O, żeż ty pielona, naprawdę? Tak. No i co? I mówił jeszcze, że mama też nie wraca, bo wyszła za tego murzyna, u którego pracuje. Jak matka nie wraca? Jak wyszła za murzyna? I co jeszcze mówili? No mówili, że teraz będą bogaci, bo ten murzyn jest Żydem. Kurde, cała matka, no po prostu głupia. Jak murzyn Żydem? Jak murzyn Żydem, no? A co, tatku, murzyn nie może być Żydem? No oczywiście, że murzyn nie może być Żydem. No przecież Żydzi, bracie, mają pejsy i są obrzezani. A czemu się murzynów nie obrzezuje? Bo to zbyt czasochłonne. Ja zapraszam wszystkich na moje... Wesele. Nie, nie wesele, wesele już miałem. Zapraszam wszystkich na moje fałszywe profile na Facebooku. Wchodźcie, zapraszajcie mnie do znajomych. Uwielbiam was. Adam, a ile tak najdłużej wytrzymałeś bez Facebooka? Tydzień. To była kategoria, która najwięcej sprawiła nam problemów. My ją wymyśliliśmy, ale no bardzo ciężko było, bo tych ostatnich nocy w życiu człowieka jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że co noc. Rewelacja! Ale nam się libacja zrobiła! Dawaj dalej! No. Czekaj! To tyle! Idziesz ze mną do toalety? No pewnie! Dobra! Gdzieś miałem jeszcze... Ja chciałem powiedzieć, że ostatnia noc, kategoria, została odebrana przez wiele osób jako numer o gejach. W związku z tym w imieniu moich kolegów przepraszam państwa wszystkich. To był numer o mężczyznach, prawdziwych heteroseksualnych mężczyznach. Ale się nie udało. Ale generalnie się udało. Jest w domu kakao? Co? Czy kakao jest w domu? Nie ma. Co już tam wzdykasz, wzdykasz pod nosem, jęczysz, marudzisz, niezadowolony jesteś, co już ty? Co już, co? Chory jesteś, do lekarza pójdź. Dobra. Nie było tematu. Nie było tematu, nie było tematu. Nie ma, skończyło się, nie ma kakała. To nie hotel, że ci wszystko pod ryj podstawią. Dobra, no to zapomnijmy o tym kakale. No bo mnie denerwujesz, z rana śniadania nie można zjeść, spokojnie. Przyjechał. Nie można, spokoju. Wszyscy byli fantastyczni, włożyli w to bardzo dużo pracy, jak mniemam. Trochę mniej niż my. No co zrobić? Kolega podsumował po prostu bardzo, 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 bardzo to odchorujemy. Nasz wysiłek, zaangażowanie, naprawdę bardzo dużo pracy, bardzo duża radość z tego wszystkiego, z twórstwa, odtwórstwa, oglądania, bycia tutaj. Jak to ryjek, no trzeba być, to trzeba być. Luba Dziedowino, o junacka ziemlo, stara Dziedzino, nikak dorsa bila.